czwartek, 12 września, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Sprawa Collegium Humanum prowadzona w katowickiej prokuraturze zatacza coraz szersze kręgi. Kilka miesięcy temu zarzuty usłyszało 6 osób, w tym rektor. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wczoraj na warszawskim lotnisku został zatrzymany były europoseł Ryszard III. W tym samym czasie została zatrzymana także jego żona. Oboje trafili do Katowic. Sprawą zajmuje się Paweł Jędrusik. Ryszard III, który od wczoraj jest przesłuchiwany w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej, usłyszał zarzuty. Na razie jednak prokuratura nie informuje o szczegółach na temat postępowania. Znany polityk został dowieziony do prokuratury w czwartek rano w asyście funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dopiero po przesłuchaniach obojga, które mogą potrwać do jutra, prokuratura oficjalnie poinformuje o treści stawianych im zarzutów i ewentualnych środkach zapobiegawczych. Żona Ryszarda III była zatrudniona w Collegium Humanum. Zatrudnienie Emilii H. mogło być formą łapówki dla samego posła. W rzeczywistości kobieta miała nie świadczyć żadnej pracy. W zamian europoseł miał promować uczelnię, również za granicą. W ostatnim czasie o Ryszardzie III głośno było również z powodu wypisywania tzw. kilometrówek. Między innymi na motorower czy ciągnik siodłowy. Miał w ten sposób wyłudzić nawet 800 tysięcy złotych. Korek na korku. Odkąd zaczęły się dwie inwestycje na dwóch głównych drogach w Katowicach, codziennie dochodzi do zamknięcia tunelu, a to powoduje jeszcze większe zatory. Częściej niż zwykle kierowcy nie mogą przejechać pod rondem. Łukasz Kądziołka. Korek tu, korek tam i jeszcze tutaj. Tak wygląda codzienność kierowców w Katowicach od początku tygodnia. Powodem nie są warunki atmosferyczne ani wypadki. Mogą być dwie inwestycje, tylko jakbyśmy nadal mieli dwa pasy, no to by się inaczej odbywało. A z dwóch na jeden rano między 7 a 9, no to jest koszmar. No bo tutaj na rozdzieleniu mamy z 4 na 2. To powoduje te korki. Zwężenia powodują korki, a taka organizacja ruchu jest z kolei spowodowana dwiema inwestycjami. Nad drogą ekspresową S86 trwają przygotowania do rozbiórki wiaduktu, który od wielu lat popadał w ruinę. Z kolei na drodze krajowej nr 79 szykuje się przebudowa wiaduktu nad torami, co jest związane z kolejową inwestycją. Niektórzy wyjeżdżają do pracy 15-20 minut wcześniej. Mamy już to wliczone w czas dojazdu do pracy i niestety taka jest nasza rzeczywistość obecnie i trzeba się do tego przyzwyczaić. Są zwężenia, więc są korki, ale nie tylko na wspomnianych drogach. Dochodzi do sytuacji, w których tunel w Katowicach trzeba zamykać w ciągu ostatnich 3 dni znacznie częściej niż do tej pory. Informacjami na temat tego, czy pod rondem da, czy nie da się przejechać, codziennie wymieniają się kierowcy. Od poniedziałku do środy tunel był zamykany 8-krotnie. Z tych 8 razy tylko raz z powodu zdarzenia na drodze, którym była awaria pojazdu. W pozostałych przypadkach natężenie ruchu było zbyt duże, a co za tym idzie, tworzyły się zatory, które wpływają na nagromadzenie spalin w tunelu. O tym, czy obiekt pod rondem jest zamknięty czy otwarty, decydują operatorzy. Nadzorują zarówno pracę systemów wentylacyjnych, jak i właśnie sytuację na drogach. Więc z jednej strony mamy tą kwestię tego składu powietrza i też poziomu tych szkodliwych substancji, z drugiej samego natężenia ruchu, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie dopuści do sytuacji, że w wypadku nagłego zdarzenia droga ewakuacji byłaby niemożliwa. Jak podaje miasto, średnio w ciągu godziny w tunelu porusza się od 2 do 3 tysięcy pojazdów na każdej z jezdni. W związku z tym, że korki są coraz dłuższe i obejmują coraz więcej dróg, to zamykanie tunelu może być teraz częstsze niż zwykle. Zwłaszcza, że zbliżają się kolejne zamknięcia wiaduktów kolejowych w centrum Katowic. Mieszkańcy Katowic i okolic jeszcze przez kilka tygodni mogą odetchnąć. Polskie Linie Kolejowe poinformowały dzisiaj o przesunięciu terminów rozpoczęcia prac budowlanych na 2 z 6 wiaduktów w Katowicach. Paweł Jędrusik. Prace na wiadukcie przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach miały rozpocząć się 23 września. Ten termin PKP przesunęły na 7 października. Zmianie uległ również termin rozpoczęcia prac przy wiadukcie na ulicy Granicznej. Te rozpoczną się 25 września. Mamy nadzieję, że te dodatkowe kilka dni na akcję informacyjną pomogą przyzwyczaić się mieszkańcom Katowic do tych istotnych zmian w organizacji ruchu. Problem będą mieli nie tylko kierowcy, ale także pasażerowie komunikacji miejskiej. Szczególnie odczują to osoby, które jeżdżą autobusami ulicą Mikołowską.
Linie, które są przelotowe, będą jeździły objazdem przez wiadukt ulicą Świętego Jana, więc to dla części pasażerów będzie wydłużenie trasy. Natomiast część kursów, które kończyły bieg czy na dworcu, czy na Centrum Przesiadkowym Sądowa, będą kończyły wcześniej, czyli w okolicach Placu Andrzeja. W związku z tym mieszkańcy będą musieli przejść przez dworzec, aby kontynuować podróż. W terenie mają pomóc informatorzy, którzy będą mówić pasażerom, jak można się przesiąść. GZM wprowadzi również ułatwienia taryfowe. Jeśli ktoś będzie posiadał jednorazowy bilet, to przy przesiadce będzie on dalej ważny. Warto jednak dodać, że początkiem października na uczelnie wrócą studenci, co najprawdopodobniej zwiększy ruch na drogach. Myślę, że paraliżu nie będzie. Mieszkańcy naszego miasta znieśli, tak to powiem, i budowę DTS-ki, i tunelu pod lądem, i przebudowy węzła na Giszowcu, węzła drogowego, więc myślę, że mając na uwadze to, w jaki sposób poprawi się funkcjonowanie miasta i całego regionu po tej przebudowie, dadzą sobie emocjonalnie także z tym radę. Ale te emocje będą mieszkańcom towarzyszyć przez 4 lata, bo tyle potrwa realizacja całej inwestycji. Wracamy do nierozwiązanej sprawy uśmiercania nutrii. Minęły ponad 2 tygodnie od otwarcia ofert w przetargu, który miał wyłonić wykonawcę odłowu i eliminacji zwierząt w województwie śląskim. Minęły też 2 tygodnie, odkąd odbyła się ostatnia konferencja w Rybniku, podczas której urzędnicy apelowali do parlamentarzystów i przedsiębiorców o ratowanie miejskiej maskotki. Czas mija, a pomocy wciąż nie ma. Karolina Komada. Potrzebna pomoc teraz i tutaj. Jeszcze 2 tygodnie temu tym hasłem kierowali się rybnicy urzędnicy, którzy pilnie chcieli ratować nutrię. Pilnie też skierowali apel do śląskich parlamentarzystów, choć odpowiedź jest to wciąż brak konkretów. Seria konferencji też miała na celu pokazanie, co my do tej pory zrobiliśmy, jakie są nasze działania, które podejmowaliśmy do tej pory, bo też nie wszystko wybrzmiało. Chcieliśmy też przedstawić stan prawny, bo też jest to dość zawiła sytuacja. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo coś uda nam się powiedzieć. No, z takich nowości to na pewno kwestia odpowiedzi na apel prezydenta. Tutaj poseł Krząkała odpowiedział i gdzieś tam zadeklarował chęć wsparcia zmian w ustawie. W tym tygodniu miało się odbyć spotkanie prezydenta Rybnika z wiceministrem ochrony środowiska. Spotkanie zostało jednak przełożone. Nadal nie ma też wykonawcy odłowu i eliminacji nutrii. Komisja przetargowa ma jednak podjąć decyzję w ciągu najbliższych kilku dni. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyklucza możliwości budowy azylu. Cały czas analizujemy możliwości rozwiązania, tak aby móc zastosować również tą metodę działań zaradczych, tą przeżyciową, czyli przekazanie, odłowienie osobników i przekazanie ich do obiektu izolowanego. Miasto ma kontakt z co najmniej 2 takimi podmiotami i no, tak naprawdę te rozmowy trwają, ale dla nas takim kluczowym punktem będzie moment złożenia tego wniosku do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Utworzenie azylu nie będzie jednak jednoznaczne z unieważnieniem przetargu. RDOŚ otrzymał środki na eliminację prawie 200 osobników, a azyl pomieści co najwyżej kilkadziesiąt sztuk. Na ten moment zlokalizowano je w Jaworznie, Wodzisławiu Śląskim, Czyżowicach, Kaletach, Aleksandrii i Kamieńcu. RDOŚ sprawdza kolejne obszary, w których gryzoń może występować. Dziecko z nadwagą jest 10-krotnie bardziej narażone na otyłość jako dorosłe. U nastolatka ryzyko to jest 28 razy większe. 50% dzieci ma zaburzenia gibkości. Dla 30% jedyną aktywnością są lekcje z WF-u, a u prawie 40% wykryto nadmierną ilość tkanki tłuszczowej. To tylko jedne z wielu alarmujących wniosków, do jakich doszli specjaliści Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Karolina Komada. Piłka nożna, taniec, siatkówka, nieważny jaki sport, najważniejsza jest aktywność fizyczna od najmłodszych lat. Ja na przykład czasami lubię po szkole poćwiczyć, tak wieczorem lub rano.
też lubię potańczyć i wydaje mi się, że właśnie większość osób też ma takie właśnie po szkole zajęcia fizyczne. Rzeczywistość jest jednak inna, co pokazują badania przeprowadzone przez profesorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na 1000 uczniów aż 30% uprawia aktywność fizyczną tylko podczas zajęć wychowania fizycznego. W tej samej grupie aż 50% uczniów ma problem z gibkością, czyli między innymi nie jest w stanie dotknąć rękami podłogi. Jednym z powodów jest nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych. Rodzice powinni zwracać uwagę na to, nie tylko co dzieci oglądają w internecie, ale też jak długo i w jakiej pozycji. Bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o korzystanie z urządzeń elektronicznych, ale o pozycje wyjściowe ciała, które przyjmujemy w trakcie korzystania z tychże urządzeń elektronicznych. Pochylenie głowy, pochylenie barku, rotacja tułowia, asymetria, to są wszystko czynniki ryzyka. Wady postawy to tylko jeden problem. Coraz większa ilość dzieci zmaga się z otyłością. Kolejne 1000 uczniów zostało przebadanych pod względem dietetycznym. U prawie 40% dzieci wykryto nadmierną zawartość tkanki tłuszczowej. Choć problem spory, to powód bardzo prosty. Zaczynając od niskiej ilości warzyw, która się pojawia w ciągu dnia, niskiej ilości owoców, które dzieci jednak lubią, a też jest z tym problem. Nie jedzą pełnoziarnistych produktów zbożowych, jedzą bardzo dużo fast foodów. To nas troszeczkę zaskoczyło. A problemy z nadwagą i brak aktywności fizycznej to pierwszy krok do wielu schorzeń w późniejszym wieku. Ludzie w Polsce zaczynają chorować na chorobę wieńcową za wcześnie, dużo wcześniej niż na przykład w Skandynawii, z którą lubimy się porównywać w tej dziedzinie, dlatego że oni rzeczywiście stworzyli bardzo dobry system profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli wciąż Polacy umierają najczęściej na choroby serca. Stąd ważna jest profilaktyka od najmłodszych lat. Projekt Schody Zdrowia, Edukacja i Nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa. Choć po 2 latach badań w 10 śląskich szkołach dobiegł końca, to filmiki edukacyjne stworzone w ramach projektu będą ogólnodostępne dla szkół. W ramach tego projektu dla 1000 rodziców przeprowadzono szkolenia dietetyczne i fizjoterapeutyczne. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.